Co pana skłoniło, żeby przyjechać na ziemię pucką? Ze startu na start wychodzę coraz w lepszej formie. W moim docelowym planu i docelowy zakłada start mistrzostwach Polski w najlepszej formie. Teraz przyjechałem z lekką nadwagą nawet. Także ogromnie się cieszę, że udało się wygrać swoją kategorię, a nawet ogólnie. Turystykę trenuję od kilku lat. To jest trzeci sezon startowy. Bardzo udany debiut w tym roku. No widziałem cię już parokrotnie. Widzę, że się rozwijasz. Trenujesz gdzieś tutaj u nas, czy w Lublinie, bo reprezentujesz klub PAKO Lublin? Pracuję i trenuję w Pleszewie, to jest Wielkopolska, wielka miejscowość. Mieszkam w Ostrowie, czasami też tam wykonuję treningi. A widziałem, że w Wejherowie masz trenera. Tak. Jeżeli odwiedzam trenera, jedę na konsultację, to trenuję w Apollo w Wejherowie. Dobrze, a pochodzi z jakiegoś ogromnego miasta Lublina, czy jednak z jakiejś mniejszej? 100 tysięcy, czyli... Po raz kolejny na terenie ziemi puckiej organizujecie puchar ziemi puckiej w kulturystyce. Co to za puchar? Ile osób w tym roku w nim uczestniczyło? Tak jest, po raz 12 organizujemy puchar ziemi puckiej w kulturystyce w Zalistrzewie. Od 12 lat głosimy na terenie gminy Puck, propagujemy ten sport. Oczywiście są to zawody ogólnopolskie, a więc w związku z tym startują w tych zawodach zawodnicy z całej Polski. Cały czas pracujemy nad tym, żeby wystartowali zawodnicy z naszego regionu, z naszej miejscowości, gdzie mieści się oddział Leśniewo Stowarzyszenia Ziemia Pucka. Są tam chłopcy gimnazjaliści, którzy rozpoczęli treningi. Mam nadzieję, że wytrwają, ponieważ kulturystka to jest sport, który niestety nie wytrenuje się zawodnika w rok. Potrzeba troszeczkę więcej czasu, potrzeba samozaparcia, musimy pilnować diety, musimy pilnować treningu, nie możemy pozwolić sobie na jakieś odstępstwa od diety i od odpoczynań treningowych. Musimy być w pełni zaangażowani. Ta impreza również ma oddźwięk promujący nasz region. Przyjeżdżają zawodnicy z całej Polski, zapoznają się z atrakcjami, które można zobaczyć i przeżyć tutaj na terenie gminy Puck. Nie tylko, również całe Pomorze jakby na tym korzysta. Szereg z tych osób potem wraca na urlopy, na wakacje, a więc nie jest to tylko taki element, który promuje kulturystkę i wśród naszej społeczności, też społeczności ogólnopolskiej, ale także promujemy swój region w ten sposób. Gminę Puck, również całe Pomorze. Mamy nadzieję, że to też przyczyni się do tego, że i turystyka będzie się rozwijać, no i sport jako kulturystyka również będzie się rozwijać na terenie ziemi puckiej. Naszych działaczy z okręgu pomorskiego Piotra Potrykusa i Bartosza Trąbkę na scenę, którzy zostali za swoją pracę wyróżnieni i dostali medale za całokształt i propagowanie kulturystyki w regionie i w Polsce. Zapraszam.